Jak urządzić sypialnię w bloku, część druga. Tu mamy trochę inny układ, zaraz Wam pokażę rzut z góry. Mamy łóżko 140, dwa stoliki nocne, które są gotowe. Szafki, które się znajdują tutaj nad łóżkiem, też są gotowe, nie są na zamówienie i szafa, która jest od razu za drzwiami, też nie jest na zamówienie. Lustro, które nam optycznie powiększa trochę tą sypialnię. Po lewej stronie mamy kinkiet, a tu lampę wiszą. Szafa jest płytsza niż normalne szafy. Ona ma drzwi przesuwne, więc taka szafa powinna mieć około 65 cm minimum. Ta jest o wiele węższa, więc tutaj drążki nie są równoległe do szafy, tylko są w poprzek, więc te ubrania troszeczkę trudniej się wyciąga, no ale była gotowa na zamówienie. Nie musieliśmy robić na zamówienie i chodziło też, żeby nie kosztowała za dużo i wszystkie elementy, żeby można było szybko i sprawnie kupić. I zrobiliśmy jeszcze regał, który domyka tą szafę od strony drzwi. Zobaczcie, tak on wygląda. On też jest zrobiony z modułów. Dzięki temu można tam poukładać różnego rodzaju książki. Jeżeli macie dużo książek, to w ten sposób można to zrobić. Jest to projekt zrobiony pod wynajem, także troszeczkę ten budżet musiał być mniejszy. No i dzięki temu, że meble nie są na zamówienie, to można było szybciej je kupić, zamontować i urządzić. Jestem ciekawa, co o tym myślicie. Czy chcecie zobaczyć w ogóle inne pomieszczenia z tej aranżacji?